Mamy tutaj dany wykres funkcji, a w zasadzie kawałek wykresu funkcji o równaniu y równa się x kwadrat. No i teraz mamy zadanie. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, jakie będzie średnie średnie tempo zmian tej funkcji, średnie tempo zmian wartości tej funkcji na przedziale, na przedziale od 1 do 3 na takim przedziale. No i możemy to obliczyć w zasadzie nawet nie patrząc na wykres tej funkcji, bo to po prostu jest zwykłe obliczenie algebraiczne. W tym celu musimy obliczyć wartości funkcji na końcach tego przedziału. Ja to sobie tutaj zilustruję taką tabelką. Czyli tutaj mamy x, tutaj mamy y równe x kwadrat. No i teraz chcemy obliczyć wartości funkcji dla tych dwóch argumentów na końcu przedziału, dla jedynki i dla trójki. No to dla jedynki wartość funkcji to jest 1, dla trójki to jest 9. No i teraz musimy zobaczyć, o ile zmieni się x, a o ile zmieni się y. Jak przechodzimy z jednego końca przedziału do drugiego, czyli tutaj o ile nam rośnie x. Przyrost x, a zmiana x jest równa 2, od 1 do 3, no to nam przyrasta o 2, czyli delta x jest równe 2. Teraz musimy zobaczyć, o ile się zmienia y. Czyli delta y rośnie od 1 do 9, czyli będzie równe 8. No i teraz średnie tempo zmian tej funkcji to jest po prostu iloraz tych dwóch wielkości. Może na wykresie sobie zaznaczymy te punkty. Tutaj mamy ten punkt dla x równego 1 i wartość rzeczywiście jest, jest 1. No tutaj mamy x równe 3 i to jest ten punkt w na samym końcu. Tego wykresu. No i wartość tutaj jest oczywiście 9. To są te punkty. No, ale, tak jak mówiłem, wykres nam nie jest potrzebny do wykonania tego obliczenia. To jest tylko pewna ilustracja, ale za chwilę do tego wykresu tutaj nawiążemy, żeby znaleźć interpretację geometryczną tego, co tutaj obliczamy. Czyli tutaj mogę obliczyć ten iloraz delta y przez delta x. To będzie to średnie tempo zmian na tym przedziale. No, i to będzie równe po prostu 8 podzielone przez 2. 8 podzielone przez 2. No, łatwo widać, że to jest po prostu 4. To się równa 4. Takie jest średnie tempo zmian tej funkcji na tym przedziale. No, a teraz zastanówmy się, jaka jest interpretacja geometryczna tego średniego tempa zmian. To najpierw zobaczmy, co to jest to delta x. No delta x to jest ten przyrost tutaj w kierunku poziomym, czyli to jest długość takiego odcinka. To jest delta x. A co to jest delta y? Delta y to jest ten przyrost w kierunku pionowym, czyli to jest długość takiego odcinka. Tutaj zwracam uwagę, że mamy różne skale na osiach tutaj. Skala na osi x jest inna niż skala na osi y, no po to, żeby ten kawałek paraboli się tutaj ładnie zmieścił, że tutaj mamy argumenty do 3, a wartości są do 9. No a teraz, co to jest ta liczba, ta liczba 4? No to jest nachylenie siecznej do wykresu tej funkcji przechodzącej przez te dwa punkty. Jeżeli ja teraz tutaj przez te dwa punkty poprowadzę sieczną, czyli taką prostą, która przecina wykres funkcji właśnie w tych punktach, to Nachylenie tej siecznej to jest dokładnie, właśnie delta y podzielone przez delta x, bo to jest przeciwprostokątna w takim trójkącie prostokątnym, czyli tutaj nachylenie tej siecznej jest równe dokładnie delta y przez delta x, czyli mamy geometryczną interpretację tej liczby. 4 to jest nachylenie tej prostej, która przechodzi przez te dwa punkty, i to jest sieczna. No i tutaj. Widzimy, że to jest równe średniemu tempu zmian tej funkcji w tym przedziale. No i jak popatrzymy na wykres tej funkcji, to widzimy, że na początku to ona tutaj rośnie wolniej. To tempo rośnięcia tej funkcji jest tutaj mniejsze niż, niż na chwilę tej siecznej. I dlatego ten wykres tutaj jest poniżej tej siecznej, tu się od niej oddala, bo to tempo jest mniejsze. Ale później tutaj to tempo rośnie. To tempo zmian tutaj gdzieś staje się mniej więcej takie jak na tej prostej. Potem to tempo rośnie szybciej i tutaj jest większe niż nachylenie siecznej. Tutaj to tempo rośnie i w końcu się spotykają te wykresy w tym punkcie, czyli to tempo tutaj najpierw jest mniejsze niż nachylenie tej siecznej i potem jest większe, więc średnio to tempo jest właśnie, właśnie dokładnie takie. Widzimy, że najpierw to, to odstaje, jest wolniejsze, potem jest szybsze, ale średnio, średnia, średnia wartość tempa zmian tej funkcji jest właśnie taka, jak nachylenie tej siecznej. No i. Moglibyśmy taki rachunek wykonać po prostu na algebrze. Dlaczego my to tutaj w kursie analizy robimy, w rachunku różniczkowym? Ano dlatego, że teraz ciekawa rzecz się dzieje wtedy, kiedy te punkty, przez które przechodzi ta sieczna, zbliżają się do siebie. Mógłbym na przykład wziąć, nie zacząć od x równego 1, tylko od x równego 2 i wtedy wziąć taką sieczną, która przechodzi przez, przez te dwa punkty. Mógłbym na przykład wziąć. Jeszcze bliżej tutaj, w jakiś punkt, na przykład tutaj, 2,5, i zrobić kolejną sieczną. Widzimy, że te sieczne tutaj są coraz bardziej strome. I jak będę się zbliżał z tym punktem lewym do tego punktu prawego, coraz bliżej, to ta sieczna będzie coraz bardziej przypominała styczną do wykresu funkcji w tym punkcie x równym 3. A styczna do wykresu to już jest coś innego niż, niż średnie nachylenie, bo to jest. Nachylenie w tym konkretnym punkcie, chwilowe nachylenie, chwilowe tempo zmian w tym konkretnym punkcie i to prowadzi nas do pojęcia pochodnej, o którym opowiemy więcej w kolejnych filmach.